Ahlan wa sahlan bikum. Nazywam się Mikołaj Goldziszewski i witam Was w drugim odcinku Arabskich Opowieści, podcastu, w którym chciałbym przedstawić Wam barwny świat arabskiej literatury ludowej i nie tylko. Dzisiaj usłyszycie opowieść, od której Szeherezada rozpoczęła swoją walkę o ocalenie życia. Będzie to opowieść o mściwych kobietach, opowieść o magii i urokach, opowieść o kupcu i dżinie. Posłuchajcie. Wieść niesie o królu szczęśliwy, że żył kiedyś bardzo bogaty kupiec, który prowadził swoje sprawy handlowe w różnych krajach. Pewnego dnia dosiadł on konia i wyruszył do któregoś z tych krajów, aby pobrać tam swoje należności. Gdy w drodze zaczął dokuczać mu upał, usiadł pod drzewem, sięgnął ręką do torby podróżnej i zjadł kawałek chleba i daktyla, które wziął z sobą w podróż. Zjadłszy daktyla, wyrzucił pestkę i natychmiast zjawił się dżin olbrzymiego wzrostu z potężnym mieczem w ręku. Podszedł do kupca i powiedział: "Wstań, abym mógł cię zabić tak samo, jak ty zabiłeś mego syna." Kupiec, przestraszony brzydkością stwora i słowami, które ten do niego wymówił, krzyknął: "Ach, łaskawy panie, przecież tylko zjadłem daktyla i wyrzuciłem pestkę." "Tak," warknął dżin, "a ta trafiła mojego syna w pierś, co było przyczyną jego śmierci. Za to więc potrzeba koniecznie, ażebym cię zabił." Kupiec błagał o przebaczenie, ifrit był jednak nieustępliwy. "Żadnej u mnie nie znajdziesz łaski, żadnego miłosierdzia. Nie jestże rzecz sprawiedliwa, ażeby ten był zabity, który zabił drugiego?" Kupiec ukrył twarz w dłoniach i zaczął szlochać. "O panie jarzma mego, bądź łaskaw, daruj mi trochę czasu, ażebym z żoną i dziećmi mógł się pożegnać, żebym należyty dóbr moich uczynił podział testamentem, którego mnie uczynił jeszcze, ażeby między moimi dziećmi po mojej śmierci kłótni nie było. Proszę, szanowny dżinie, odrocz swój wyrok, ażebym mógł domknąć wszystkie ziemskie sprawy, a przysięgam ci na Allaha jedynego, który jest w niebiosach, że wtedy tu wrócę, byś mógł mnie zabić." Dżin łypnął na niego groźnie, a potem bez słowa ugiął potężny kark w geście zgody. Kupiec wstał z ziemi i trapiąc się śmiertelnym smutkiem zawrócił w stronę miasta. Blady i zmarnowany wszedł do domu, a kiedy opowiedział, co mu się przytrafiło, wszyscy płakali i wyli z rozpaczy, darli swoje szaty i bili się po twarzach, a ich życie stało się gorzkie jak owoc kolokwinty. Nie było sposobu, żeby zmienić to, co zostało zapisane. Kupiec spłacił swoje długi, spisał testament i pożegnał się z rodziną i bliskimi, a zajęło mu to rok. Kiedy nadszedł czas rozstania, po raz ostatni uścisnął żonę i dzieci, wziął pod pachę swoją śmiertelną koszulę i wyruszył, bez osiołka ni konia, do ogrodu dżinów. Po kilku dniach wędrówki dotarł na miejsce. Usiadł pod tym samym drzewem, pod którym niegdyś zasiadał, i zaczął płakać, czekając na potwornego oprawcę. Nagle na horyzoncie zamigotała sylwetka, nie była to jednak postać potężnego dżina. Kupiec dostrzegł mężczyznę idącego o lasce, a wiek znać było po jego długiej, siwej brodzie. Prowadził ze sobą uwiązaną na łańcuchu gazelę. Starzec zbliżył się i zobaczył przerażenie na twarzy kupca. Zapytał: "Dlaczego siedzisz samotnie w tym miejscu? To jest przecież siedlisko dżinów. Uciekaj stąd, jeśli ci życie miłe, bo inaczej któryś cię złapie." Kupiec uśmiechnął się gorzko i opowiedział starcowi o tym, co też mu się przytrafiło. "Na Allaha, mój bracie!" zakrzyknął starzec. "Jakże wielka jest twoja wiara i jak zadziwiająca twoja opowieść! Gdyby wyryto ją igłą w kąciku oka, z pewnością stałaby się przestrogą dla tych, co uczą się na przykładach. Jakże mógłbym porzucić cię w tak straszliwej chwili? Pozwól, że dotrzymam ci towarzystwa."
i usiadł obok. Rozmawiali, a kupiec bliski był omdlenia, ogarnął go lęk i strach, przemożna zgryzota i wzrastająca obawa. Nagle na horyzoncie zamajaczyła kolejna postać, a kiedy zbliżyła się, kupiec dostrzegł drugiego starca prowadzącego ze sobą dwa czarne harty. Dlaczego tu siedzicie? Zapytał starzec. Czy nie wiecie, że to ogród dżinów? Lepiej stąd idźcie, zanim któryś was zauważy. Wtedy kupiec zaczął opowiadać mu o swoich sprawach, a nie zdążył dokończyć historii, kiedy obok nich stanął trzeci starzec prowadzący srokatego muła. I jemu kupiec opowiedział o swoim smutnym losie, a wtedy wszyscy razem usiedli, czekając na dżina. Nagle rozpętała się kurzawa i ze środka pustyni nadciągnął potężny huragan. Później pył opadł i oto stał przed nimi ów dżin z obnażonym mieczem w ręku, a z oczu jego sypały się iskry. Złapał kupca za szaty, uniósł go w powietrze i podniósł swój cyklopowy miecz, gotów dopełnić przeznaczenia. Wtedy trójka starców zaczęła płakać i zawodzić. Ten, który prowadził na łańcuchu gazelę, wstał, ucałował rękę Ifrita i powiedział: O dżinie, korono królów dżinów, proszę, nie bądź zbyt pochopny. Poczekaj, aż opowiem ci moją przygodę z gazelą, a jeśli opowieść wyda ci się niezwykła, podarujesz mi trzecią część krwi tego człowieka. Dżin zastanowił się i stwierdził, że w istocie chętnie posłuchałby niezwykłej opowieści. Skinął głową i roztworzył swoją tytaniczną pięść, wypuszczając kupca. Ten wylądował twardo na ziemi i odczołgał się do siedzących obok starców. A wtedy ten, który przyprowadził ze sobą gazelę, zaczął opowiadać. Wiedz, o dżinie, że gazela ta jest tej samej krwi moją stryjeczną siostrą. Ożeniłem się z nią i żyliśmy wspólnie przez 30 lat, a był to czas bardzo szczęśliwy. Niestety, nie dane mi było cieszyć się wspólnym życiem, Allah bowiem nie przeznaczył nam dzieci. Pragnąłem mieć syna, który po mojej śmierci przejąłby moje interesy i zebrane bogactwa, wziąłem sobie więc nałożnicę, z którą udało mi się doczekać upragnionego potomka. Pewnego dnia musiałem udać się w daleką podróż kupiecką, a kiedy po roku przekroczyłem próg domu, przywitała mnie zapłakana żona. Powiedziała mi, że moja nałożnica zmarła z powodu choroby, a syn, którego z nią miałem, uciekł i słuch po nim zaginął. Głęboki żal uczułem po stracie mojej nałożnicy, a głębszy jeszcze z zaginięcia syna. Nadzieję miałem, że odnajdzie się wkrótce, że wróci do domu, usłyszawszy, że ja wróciłem. Miały miesiące, a ja ze smutkiem w sercu, wylewając z oczu łzy, pracowałem w swoim sklepie. W końcu nadeszło święto ofiarowania, dzień święty na cześć naszego praojca Ibrahima, któremu Allah kazał złożyć w ofierze własnego syna, Ishaqa. Chciałem odpowiednio uświęcić ten dzień, poleciłem więc mojemu pasterzowi przyprowadzić na ofiarę tłustą krowę, co też uczynił. Chwyciłem za nóż, a kiedy zbliżyłem się do niej, zaczęła ryczeć, stękała i płakała, a z jej oczu łzy puściły strugami. Zaniemogłem. Odstąpiłem od niej i poleciłem pasterzowi, by ją zabił. Sam nie miałem serca tego uczynić. Jak rozkazałem, uśmiercił zwierzę, nie znalazł jednak upragnionego tłuszczu, a tylko skórę i kości. Zawiedziony oddałem ofiarę pasterzowi, a sobie kazałem przyprowadzić tłuste ciele. Gdy ciele mię zobaczyło, zerwało powróz, podbiegło do mnie i zaczęło się o mnie ocierać, beczało i stękało. Poczułem litość w sercu i powiedziałem do pasterza: przyprowadź mi jakąś krowę, a to ciele zabierz. Jego ryczenia i łzy rozrzewniają mi serce. Następnego dnia podszedł do mnie ów pasterz i rzekł do mnie: Panie, posłuchaj mnie, a być może to, co powiem, wartym będzie nagrody. Ja mam córkę, a ta w dzieciństwie nauczyła się czarów od pewnej staruszki, która u nas przebywała. Kiedy wczoraj przyprowadziłem do domu darowane przez ciebie, panie, ciele, córka ukryła w twarz dłoniach i zapłakała, by zaraz później roześmiać się. Powiedziała do mnie: Ojcze, czyż tak mało dla ciebie znaczy, że przyprowadziłeś mi obcego mężczyznę do domu? Nie miałem pojęcia, co znaczą jej słowa. Zapytałem więc: gdzież tu jest jaki mężczyzna? Dlaczego płakałaś, a potem śmiałaś się? Odpowiedziała: zaśmiałam się, gdyż cielak, którego przyprowadziłeś do naszego domu, to syn naszego pana, którego okrutna macocha przemieniła dzięki zaklęciu.
Roześmiałem się z radości, oglądając go jeszcze żywego. Zapłakałam zaś, przypomniawszy sobie tę ofiarę, którą uczyniono dnia wczorajszego z jego matki przemienionej w krowę. Kiedy usłyszałem słowa pasterza, poszedłem z nim razem do jego domu, pijany nie od wina, lecz z wielkiej radości, która mnie ogarnęła. Ledwiem wszedł do izby, ciele podbiegło do mnie i zaczęło się łasić. Zapytałem córkę pasterza, czy to wszystko prawda, a kiedy przytaknęła, błagałem na kolanach, by odmieniła moje dziecko, obiecując jej wszystko, co kiedykolwiek posiadałem. Nie chciała jednak bogactw. Poprosiła mnie tylko, bym darował jej rękę swojego syna, na co z chęcią przystałem, a i do tego dodałem dużo ze swego majątku. Pragnęła również, żebym pozwolił jej zaczarować moją żonę, przez którą doszło do tej tragedii. I na to również się zgodziłem. Wtedy córka pasterza wzięła kubek, napełniła go wodą i wypowiedziała zaklęcie, po czym spryskała tą wodą ciele, mówiąc: jeśli Allah stworzył ciebie cielęciem, to pozostań w tej postaci i nie zmieniaj się. Jeśli zaś zostałeś zaczarowany, to z pomocą Allaha Najwyższego wróć do swojej pierwotnej postaci. Wtem stanął przed nami mój syn, cały i zdrowy, moja żona zaś zmieniła się w tę oto gazelę. Później, o dżinie, ożeniłem córkę pasterza z moim synem, a sam, jak to miałem w zwyczaju, doglądałem swojego sklepu i odbywałem podróże kupieckie, a gdziebym nie poszedł, zabierałem ze sobą swoją przemienioną w gazelę żonę. Podczas jednej z takich podróży natrafiłem na tego kupca, który opowiedział mi, co też mu się przytrafiło z wyroków losu. Taka oto jest moja opowieść. Dżin zmarszczył czoło i mlasnął z uwielbieniem, zadowolony z usłyszanej opowieści. Rzekł do starca: w istocie, opowieść twoja jest zadziwiająca i przedziwnie piękna. Daruję ci trzecią część krwi tego kupca. Ledwie wymówił te słowa, a wstał drugi ze starców, właściciel dwóch hartów, ucałował dłoń Ifrita i powiedział: drogi dżinie, wysłuchaj mnie, gdyż to, co mi się przytrafiło, jest jeszcze bardziej zadziwiające od tego, co słyszałeś poprzednio. A jeśli okaże się, że moja opowieść zachwyci cię swoją niesamowitością, czy zechcesz podarować mi trzecią część krwi tego kupca? Dżin przytaknął, a starzec zaczął opowiadać. Wiedz, o władco królów dżinów, że te psy to moi dwaj bracia, a ja jestem trzecim z nich. Nasz ojciec zmarł, kiedy nadszedł jego czas, pozostawiając nam w spadku 3000 denarów. Podzieliliśmy je między siebie, także każdy z nas dostał 1000. Za swoją część otworzyłem sklep, w którym kupowałem i sprzedawałem i niczego mi nie brakowało. Jeden z braci za swoją część zakupił mnóstwo towarów i udał się z nimi w daleką podróż. Niestety nie sprzyjało mu szczęście i wrócił do mnie po roku bez dirhema przy duszy. Zlitowałem się nad nim, wziąłem go pod swój dach, zaprowadziłem do łaźni, przyodziałem w strojne szaty i przygotowałem ucztę. Obliczyłem wtedy dochód ze swojego sklepu, a wyszły mi wszystkiego 2000 denarów. Podzieliłem tę sumę i połowę przekazałem bratu. Minęło zaledwie kilka dni, kiedy odwiedzili mnie moi bracia, zachęcając do podróży. Mieli plan, żeby za zabrane pieniądze zaopatrzyć się w rozmaite towary i razem z nimi wyruszyć za morze, żeby na innym lądzie sprzedać je z wielkim zyskiem. Nie zgodziłem się, a oni wrócili do swoich spraw. Rok później przyszli ponownie, pragnąc wyruszyć, ja jednak znów im odmówiłem. Tak się rzecz miała przez przeszło 6 lat, aż w końcu uległem ich naleganiom. Zamknąłem swój sklep, wyciągając z niego 6000 denarów. Połowę tego rozdałem między nami, a pozostałą część zakopałem, w razie gdybyśmy wrócili z niczym. Wynajęliśmy statek, załadowaliśmy na niego wszystko, w co nasza ziemia była obfita, i wyruszyliśmy. Po miesiącu żeglugi udało nam się dotrzeć do miasta, gdzie sprzedaliśmy wszystko z zyskiem, na każdym denarze zarabiając 10. Byliśmy gotowi wracać do rodzinnych stron, kiedy na plaży niedaleko portu spotkaliśmy dziewczynę w podartym odzieniu. Jej twarz była jak księżyc w noc błyszczącej pełni, a ciało niby włócznia pozbawiona ostrza. Przybiegła do mych stóp, omiotła mnie swoim delikatnym spojrzeniem i aksamitnym głosem powiedziała: o mój panie, czy jesteś skłonny do miłosierdzia i dobroci? Odwdzięczę ci się za to. Zgodziłem się jej pomóc i zabrać na nasz statek, a wtedy poprosiła, żebym wziął ją za żonę i zabrał do swojego kraju. I na to przystałem, taka bowiem była wola Allaha Najwyższego i Najpotężniejszego.
Wypłynęliśmy, a serce moje z każdym dniem było łaskawsze dla tej nieznajomej dziewczyny. Pokochałem ją miłością tak wielką, że ani w nocy, ani w dzień nie oddalałem się od niej. Zaniedbałem z jej powodu braci, a ich trawiła zazdrość i patrzyli zawistnie na moje bogactwa i wielką ilość towarów. Ich oczy pożądliwie spoglądały na cały ten majątek. Postanowili zabić mnie i zagarnąć moje mienie, a szatan zachwalał im ten czyn. Kiedy noc zasnuła niebo czarną smołą, zakradli się do naszej kajuty i wrzucili nas do morza. Mój wzrok zaczął mglić się od morskiej toni, a ja nie potrafiłem znaleźć sił, by walczyć z wzburzonym żywiołem. Machałem na ślepo rękami, próbując utrzymać się na szczycie spienionych fal, a wtedy wyrosła przede mną jakaś kolosalna postać. Poczułem, jak wielka siła wyrywa mnie z topieli, a chwilę później dryfowałem już w przestworzach. Wylądowałem na brzegu bezludnej wyspy, a kiedy otrząsnąłem się z szoku, zobaczyłem przy sobie stworzenie niemal tak wspaniałe jak ty, o władco królów dżinów. Tu zaskoczył Szeherezadę poranek i przerwała dozwoloną jej opowieść. Odezwała się Dunyazada. O, siostro moja, jakże piękna i miła jest twoja opowieść, ileż w niej rozkoszy i słodyczy. Szeherezada odparła. Daleko jej jeszcze od tego, co wam opowiem następnej nocy, jeśli będę żyła i król mnie oszczędzi. A król powiedział sobie, na Allaha, nie zgładzę jej, dopóki nie usłyszę dalszej części jej opowiadania, jest ono bowiem zadziwiające. Udał się więc król do swojej sali tronowej, a za nim wezyr i wojsko, i zaczęło się posiedzenie dywanu. Król wydawał wyroki i rozkazy, zwalniał z urzędów, ustanawiał i zasięgał rady aż do schyłku dnia. Wtedy skończyło się posiedzenie dywanu, a król Szachriar wszedł do swojego pałacu i sypialni, w której siedziała Szeherezada wraz z siostrą. A skoro nastała noc kolejna, Szeherezada kontynuowała opowieść. Wylądowałem na brzegu bezludnej wyspy, a kiedy otrząsnąłem się z szoku, zobaczyłem przy sobie stworzenie niemal tak wspaniałe jak ty, o władco królów dżinów. Istota odezwała się do mnie. Ja jestem twoją żoną i z pomocą Allaha Najwyższego przeniosłam cię w to miejsce i ocaliłam przed śmiercią. Wiedz, że jestem dżinnią, a gdy cię zobaczyłam, w sercu moim zrodziła się za przyczyną Allaha miłość do ciebie. Wyznaję wiarę w Allaha i jego proroka, niech go Bóg błogosławi i da mu zbawienie. A teraz poczekaj tu na mnie, ukochany, kiedy ja polecę zabić twoich braci. Ogarnęło mnie wielkie zdumienie. Mimo wyrządzonych mi krzywd, nie pragnąłem śmierci swoich braci. Prosiłem więc Dżinię, by nie robiła im niczego złego. Ta była jednak nieugięta. Wściekłość pali mnie żywym ogniem, mówiła, i muszę ich zabić. Tylko wtedy będę spokojna. Błagałem ją o litość, biłem pokłony u jej stóp, ale ona tylko uniosła mnie i poleciała prędko, niby ptak kata, tnąc mleczne obłoki. Opuściła mnie na dach mojego domu, po czym zniknęła, ledwie otrząsnął się z szoku. Nie wiedząc, co robić, siedziałem na dachu i rozmyślałem, aż zaczęło zmierzchać. I noc całą tam siedziałem, szukając w gwiazdach odpowiedzi jakiej na to, co mi się przytrafiło. Dopiero mroźne podmuchy poranka wyrwały mnie z otępienia. Nie wiedząc, co robić, zszedłem z dachu, odkopałem 3000 denarów, przywitałem się z ludźmi, zakupiłem towary i otworzyłem sklep. Po zmroku wróciłem do domu, a tam znalazłem 2 uwiązane psy, które, gdy tylko mnie zobaczyły, podbiegły skomląc i ocierając się o moje nogi. Wtem dym wypełnił pomieszczenie, a kiedy znikł, zobaczyłem swoją żonę w ludzkiej postaci. Rzekła do mnie, to są twoi bracia, których zabrałam do mojej siostry, a ona uczyniła to. I nie zostaną uwolnieni przed upływem 10 lat. I zniknęła znów, nie pozostawiając po sobie ani śladu. I teraz, szlachetny dżinie, minęło właśnie 10 lat. Prowadzę moich braci do żony, by ich odmieniła, a po drodze zobaczyłem tego kupca i dowiedziałem się, co go spotkało. Postanowiłem zaczekać i przekonać się, co też będzie między nami. I to jest moja opowieść. Ifrit roześmiał się i powiedział: w rzeczy samej, opowieść twoja jest niezwykła. Daruję ci trzecią część krwi tego kupca.
Wtedy wstał trzeci starzec, właściciel muła, ucałował dłoń Ifrita i powiedział: opowiem ci przygodę jeszcze dziwniejszą niż tamte dwie, o ile podarujesz mi resztę krwi i winy kupca. Jin odparł: dobrze. A starzec rozpoczął swoje opowiadanie. Trzeci starzec, opowiadała Szacherezada, także opowiedział swoją historię Ifritowi. Nie mogę ci jednak powiedzieć o królu czasów, ponieważ jej nie czytałam, lecz wiem dobrze, że tak przezwyciężyła dwie poprzednie pięknością dla różnych w sobie zawierających się przedziwnych awantur, że Gina wprowadziła w zadziwienie niezmierne i aż zadrżał z radości po jej wysłuchaniu. Ledwie co usłyszał jej koniec, rzekł natychmiast trzeciemu starcowi: dla ciebie daruję ostatnią część występu kupca. Powinienem wam mocno podziękować wszystkim trzem, żeście go wyrwali z tej nieszczęśliwości, opowiadając mi tak śliczne historie. Gdyby nie wy, nie żyłby już na tym świecie. Te skończywszy słowa, zniknął z ukontentowaniem niezmiernym całej kompanii. Kupiec nie omieszkał podziękować trzem starcom. Cieszyli się wszyscy, widząc go wolnym, po czym pożegnawszy się ze sobą, każdy udał się w swą stronę. Kupiec, powróciwszy do żony i dzieci, spędził z nimi resztę życia, aż przyszła po niego ta, która jest kresem dla wszelkiego szczęścia. No dobrze, opowiedzieliśmy sobie historię o tym, jak Szacherezada znalazła się w tak potwornym położeniu oraz pierwszą z opowieści, jaką uraczyła króla Szachriara, rozpaczliwie próbując przedłużyć swoje życie. Warto byłoby jednak zatrzymać się na chwilę i odpowiedzieć sobie na pytanie, czym w zasadzie jest Księga Tysiąca Jednej Nocy, jak powstała i skąd wzięła się jej wielka popularność? Lata 90. XVII wieku, Konstantynopol. Francuski orientalista i archeolog Antoine Galon towarzyszył ambasadorowi jako jego prywatny sekretarz. Tam, w mieście tak odległym od słodkiej Francji, natrafił na manuskrypt zawierający nieprawdopodobną historię. Opowiadała ona o arabskim kupcu Sindbadzie, którego wyprawy za fortuną nieustannie szły nie po myśli, wiodąc go przez meandry fantastycznych wydarzeń. Ojej, przepraszam was najmocniej, ale dziś już chyba nie zdążę. Nie martwcie się jednak, przyjdzie na to czas następnej nocy. Wtedy usłyszycie pełną i kompletną historię Księgi Tysiąca i Jednej Nocy. Ma'assalama. Tekst opowiedzianej przeze mnie historii przygotowany został na podstawie tłumaczenia Zbigniewa Maśka. Tłumaczenie to znajduje się w polskim wydaniu Księgi Tysiąca i Jednej Nocy z 1973 roku pod redakcją Tadeusza Lewickiego. Korzystałem również z tłumaczenia Łukasza Sokołowskiego z roku 1768 pod tytułem Awantury Arabskie lub Tysiąc Nocy i Jedna w języku francuskim przez J.M.P. Galon wydane, świeżo na język polski dla publicznej satysfakcji przetłumaczone. Na przestrzeni opowieści swobodnie cytuję fragmenty wspomnianych tłumaczeń.